Ten konkurs już na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym powiatu cieszyńskiego. Ze względu na obchodzoną w tym roku 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 24 uczniów ze szkół powiatu cieszyńskiego recytowało wiersze patriotyczne. Dzisiaj mamy 12 szkół powiatu, zwykle jest nawet koło 20, dlatego że temat mamy bardzo trudny. Poezja patriotyczna jest wymagająca, wymaga zrozumienia, wymaga dojrzałości, takiej społecznej dojrzałości i tych uczniów jest mniej niż tych, którzy potrafią każdą poezją współczesną się bawić. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Każdy z uczestników mówi jeden wybrany przez siebie wiersz, ponieważ trzeba było przygotować dwa teksty. Tylko 10 przejdzie do ścisłego finału, ale to są wszystko, można powiedzieć, laureaci tego konkursu, ponieważ spośród nich będzie miejsce pierwsze, drugie i trzecie, pozostali otrzymają wyróżnienia. Uczestników konkursu oceniało profesjonalne jury. W jury mamy panią przewodniczącą, panią Anię Podżorną-Tomiczek, która zawsze z nami współpracuje. Współpracuje z nami również Książnica Cieszyńska, współpracuje z nami Biblioteka Pedagogiczna i co nas niezwykle cieszy, współpracuje Scena Polska z Teatru w Czeskim Cieszynie. Konkurs ma już grono swoich wiernych fanów. Pojawiają się uczniowie, którzy biorą udział w tym wydarzeniu po raz kolejny. My też widzimy, że jeżeli jest ta sama osoba, przyjeżdża kolejny rok, to jest ona już jakiś poziom wyżej, tak? Już ma coś więcej. Pojawiają się te same twarze, to już są i nauczyciele, którzy gdzieś tam zawiązują te przyjaźnie też tutaj u nas na konkursie. My mamy taką możliwość 2 razy w roku się spotkać. A wyciągają też jakieś wnioski? Widać na przykład, że się rozwijają? Tak, to zdecydowanie widać, że się rozwijają. Ja myślę, że też wnioski wyciągają nauczyciele. My, którzy przygotowujemy uczniów do konkursu, nie każdy charakter ucznia da się dopasować z takim wierszem, jaki byśmy chcieli. Trzeba poznać ucznia, trzeba poznać jego cechy osobowości, jego predyspozycje, żeby dopasować mu konkretny wiersz. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL Marta Szymik.